Siema, Dero Marcin z kanału Odkryj Tajlandię. Słuchajcie, w związku z tym, że bardzo dużo pytań ostatnio pada na temat kosztów życia w Tajlandii, czy coś od czasu pandemiksa się zmieniło, jeżeli chodzi o ceny. W związku z tym, z racji tego, że bardzo długo nie robiłem już vloga na temat aktualnych cen w Tajlandii, postanowiłem zrobić vloga na temat aktualnych cen hoteli, wyżywienia, transportu i artykułów codziennego użytku, ale w taki dosyć smart, czyli taki dosyć mądry sposób, gdzie pokażę Wam, jak mega tanim kosztem możemy zrobić sobie wycieczkę do Tajlandii i tutaj żyć za naprawdę niewielkie pieniądze. Przy okazji chciałbym podziękować Łukaszowi Podlipskiemu, który zasubskrybował w zeszłym tygodniu moje konto na Patronite. Patronite to jest taki portal dla twórców, gdzie możecie, jeżeli doceniacie wartość, jaką niesie dany kanał, dany twórca, to możecie go właśnie przez ten portal Patronite docenić. Czyli w moim przypadku Patronite/Discover Thailand Now. Szczerze Wam powiem, to całkowicie zapomniałem już nawet, że kiedyś otworzyłem konto na Patronite, ponieważ tak jak wiecie, ja ten kanał robię całkowicie pro publico bono, czyli dla Was, dla dobra społeczności, dla dobra ludzkości i tak naprawdę nie oczekuję nic w zamian. Natomiast bardzo miło, kiedy tak naprawdę ktoś doceni tą Waszą twórczość, jeżeli uważa, że ta twórczość wnosi naprawdę jakąś wartość dodaną, jest pożyteczna i doceni to poprzez właśnie Patronite. Naprawdę miło, dziękuję Michał Podlipski za to, że doceniłeś mój content. Naprawdę jest mi bardzo miło. Okej, słuchajcie, lecimy z vlogiem. Pamiętajcie, zostawcie suba. Walczymy o 10 tysięcy. Let's go! No okej, na początek zacznijmy od zakwaterowania, które jest takim głównym i priorytetowym aspektem naszej podróży do Tajlandii. Musicie pamiętać jedno, że te ceny, które sprawdzacie w internecie, nie wiem, na Bookingu, na Agodzie, to są ceny podane w stosunku dziennym, tak, w relacji dziennej. Natomiast jeżeli przyjedziemy do Tajlandii, czy skontaktujemy się z obiektem przed przyjazdem do Tajlandii, to większość, może nie większość, ale na pewno zdecydowana część tych hoteli czy resortów świadczy takie pobyty tygodniowe albo miesięczne. A mianowicie wygląda to w ten sposób, że przykładowo w tym obiekcie, w którym jesteśmy tutaj na Phuket, cena kosztuje za dobę 650 batów, czyli jakieś 80 parę złotych. Natomiast jeżeli weźmiemy zakwaterowanie na tydzień, to już mamy 10% zniżki. Jeżeli weźmiemy zakwaterowanie na miesiąc, to wyobraźcie sobie, że możemy za 8000 batów, plus oczywiście rachunki, woda i prąd, w zależności od tego, ile zużyjemy. Ja, jeżeli na maksa, naprawdę tak na maksa, używam prąd i wodę, płacę z reguły jakieś 2000, dla osób bardziej oszczędnych to jest jakieś 1000 batów może i w związku z tym może za spokojnie te 9000 batów, czyli za jakieś 1100 zł przeżyć cały miesiąc w takim mega ośrodku, słuchajcie, na Phuket. I to jest właśnie piękne, że jeżeli wiemy, gdzie szukać, to możemy naprawdę za tanie pieniądze przeżyć w wakacje w świetnych ośrodkach, świetnych hotelach. Ten hotel ma 3,5 gwiazdki, słuchajcie, ma piękny basen i również siłownię. Także jak sami widzicie, wszystko mamy, co potrzebne do szczęścia, żeby przeżyć super wakacje. No okej, drugą rzeczą taką najbardziej istotną jest jedzenie. Chodźcie, Wam pokażę, jak w Tajlandii można w tani sposób się odżywiać, gdzie wszemi wobec wiadomo, że tajski street food jest najlepszy ponoć na świecie. Ja oczywiście z mojej perspektywy potwierdzam, no jeszcze wietnamski mi bardzo odpowiada. Natomiast chodźcie, Wam pokażę, co oprócz tajskiego jedzenia możemy zjeść, gdzie, żeby naprawdę nie wydać milionów monet i żeby to robić mądrze i z głową. Jesteśmy przed burgerownią, która się nazywa Five Lows. Kiedyś Wam już pokazywałem ją, nagrywając film z Phuket, ale to było na Patong Beach Road. Jak widać, Five Lows to jest burgerownia franczyzowa i tutaj również mamy możliwość kupienia burgera za mniej niż 100 batów. Chodźcie, Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, przed burgerem, jak zobaczycie. 90 batów. Dlaczego? Dlatego, że co prawda w menu, akurat tutaj, w tym Five Lows, czyli w tej burgerowni, pomimo tego, że to jest franczyza, nie ma tego burgera, który się nazywa Beach Boy, za 80 batów chicken i za 140 batów beef, ale tutaj za to jest chicken, który możemy kupić za 60 batów i bułkę za 30, w sumie 90 i za 90 batów
Proszę bardzo, za 90 batów mamy takiego rewelacyjnego, słuchajcie, własnej roboty burgera. I bułki, i mięso, i nawet sos taki autorski. Thousand Islands, tysiąca wysp. Jest po prostu genialny. No te burgery są rewelacyjne, po prostu moje ulubione. Więc za 90 batów, czyli za jakieś 12 zł, możemy zjeść takiego wielkiego burgera. Dobra, wychodząc z burgerowni, słuchajcie, możemy zobaczyć na przykład takiego busika z owocami. I żeby było jasne, zaraz pytamy się pani o ceny. Wiemy, że najlepsze owoce, czy tam może inaczej, najtańsze owoce zawsze kupujemy z takich właśnie ciężarówek. Pitaura i mango. 40 batów kosztuje 1 kilo. 40 batów mango, ok? Dragon? 1 kilo, Szemaj? Ok. Czyli tutaj akurat dragon fruit nie jest aż taki tani, natomiast czasami można spotkać przy zbiorach, kiedy na przykład jedzie cały samochód z mango, albo cały samochód z dragon fruit, albo cały samochód z jakimiś innymi litchi, czy innymi owocami. I słuchajcie, ja ostatnio dragon fruita kupiłem za 5 kilo, za wielką reklamówkę, akurat zapłaciłem 100 batów, tak? Przy zbiorach, więc jak widzimy takie ciężarówki, czy wany, czy pick-upy z owocami, to znaczy, że są akurat zbiory i możemy kupić za bardzo małe pieniądze świeżutkie tajskie owoce. Patrzę, słuchajcie, jeszcze na duriana, który jest tutaj akurat mega tani, bo durian, taka tacka duriana normalnie by kosztowała z jakichś, ja wiem, z 300-400 batów, czyli nawet pod 50 zł, a tutaj kosztuje 140 batów, czyli jakieś 18 zł, czyli mega, mega tanio. Ten durian był tak tani, że normalnie aż sam kupiłem dla siebie za 140 batów taką dużą porcję duriana. Napiszcie w ogóle w komentarzu, co sądzicie o durianie, bo albo się go kocha, albo nienawidzi. Ja akurat kocham duriana. No okej, kolejną kwestią, jeżeli chodzi o jedzenie, są takie night market, się nazywa nocny market, ale tak naprawdę one są otwarte od popołudnia, mniej więcej od 15, od 16. I na tych marketach możemy zjeść mega tanio praktycznie wszystko. Od owoców morza, ryb, poprzez jakieś szejki, tajskie jedzenie, czy na przykład jakieś jedzenie z Europy, gyros, czy nawet jakieś panierowane schabowe, czy panierowane ryby. Ale co chcę wam pokazać? Słuchajcie, chcę wam pokazać ryby, które tutaj tak naprawdę w Tajlandii kosztują świeżutkie, taki na przykład red snapper, czy Seabass, który kosztuje 200-250 batów, to jest jakieś 25-27 zł. I do czego zmierzam? Do tego, że świeża ryba z Morza Andamańskiego, wyłowiona powiedzmy dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem, jest podawana tutaj na grillu. I w związku z tym my za takie jedno danie możemy zapłacić, czy zapłacimy 25 zł, czyli za obiad dla całej rodziny zapłacimy gdzieś koło stówki, tak? Może z 1000 batów, 130 zł. Natomiast tutaj ostatnio poznałem Polaków, którzy pracują w smażalni ryb w Pucku, jednej z najstarszych z tradycjami. Pozdrawiam Tomka i całą ekipę. Słuchajcie, oni powiedzieli, że jak przychodzi rodzina do tej smażalni ryb nad morzem, no to płaci 500 zł, tak? Za obiad dla całej rodziny. Więc tutaj, tak jak sami widzicie, jakie są relacje. Oczywiście ryby, te same ryby w restauracji, na przykład Red Snapper czy Seabass, kosztują dwa razy tyle. Natomiast nie wiem, czy nawet smakują lepiej, podejrzewam, że nie. Tutaj, słuchajcie, smakują na tym markecie ryby genialnie, bo ja tutaj bardzo wiele razy się stołowałem. To się nazywa Malin Plaza na Patong i tak naprawdę zdecydowanie wam polecam to miejsce. Zresztą każdy night market w Tajlandii ma mega tanie ceny i tego typu rybki można kupić, tak jak powiedziałem, za około 200-250 batów, czyli za jakieś 25, maksymalnie 30 zł. A propos transportu, słuchajcie, są tylko dwie opcje, żeby tutaj tanio podróżować w Tajlandii. Pierwszą opcją to są właśnie te takie niebieskie albo pomarańczowe kamizelki. To są chłopaki, którzy jeżdżą na takich motorbajkach i oni mogą nas zawieźć za jakieś 60, 80 do 100 batów w każde miejsce tutaj, powiedzmy, w okolicy. Czyli za jakieś, nie wiem, 7, 8, 10 do 12 zł. Jeżeli jesteśmy sami, a nawet dwie osoby też spokojnie wezmą. A jeżeli już potrzebujemy wziąć auto, bo na przykład pada deszcz, albo to jest troszkę daleko, więc zamawiamy Bolta, słuchajcie. Nie Graba, nie jakąś taksówkę z ulicy, ponieważ one są bardzo drogie. Zamawiamy Bolta. Musicie sobie ściągnąć tą aplikację BOLT, tak jak słyszymy. I wyobraźcie sobie, że w najdalszy zakątek
Phuket tutaj z tego miejsca, w którym jesteśmy, czyli z Patong, dojedziemy za, nie wiem, 500 watów, tak? Czyli za jakieś 65 zł. A to jest jakieś 25-35 km na południe albo na północ Phuket, więc tak naprawdę pamiętajmy, Tajlandia może być bardzo droga albo może być bardzo tanie, jeżeli tylko postępujemy zgodnie z jakimiś tam zasadami, które Wam w tym momencie przekazuję, no i my z nich korzystamy. Okej, lecimy, słuchajcie, na zakup. Pokażę Wam jeszcze jeden mega tani sklep i mega tanią aptekę. Też na nią trafiłem przypadkowo i zawsze, jeżeli chcę zrobić jakieś zakupy albo przede wszystkim pójść kupić lekarstwa, to zawsze korzystam właśnie z tej apteki. No dobra, i na koniec sklepem, gdzie należy robić zakupy, jest sieć sklepów, które się nazywają Super Cheap 24 Hour. One są otwarte 24 godziny, czyli po pierwsze, możemy tam robić zakupy 24 godziny na dobę. Po drugie, możemy kupić alkohol 24 godziny na dobę. To jest też ewenementem, bo w 7-Eleven albo w Family Mart nie kupimy. Po trzecie, ceny są o kilka procent tańsze niż na przykład właśnie w 7 czy w Family czy w jakichś innych sklepach. Po czwarte, i to najważniejsze, akurat w niektórych tego typu sklepach, jak ten akurat, gdzie jesteśmy na Patong, są apteki. I tak jak nie będę Wam teraz pokazywał artykułów, które, tak jak widzicie, wybór jest mega. Zresztą tutaj są też artykuły gospodarstwa domowego. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Wydaje się to na pierwszy rzut oka małym sklepem, ale tak naprawdę to jest, powiedzmy, taki dosyć spory market. To poza tym, tak jak powiedziałem, artykuły są o kilka procent tańsze, natomiast apteka jest o około 20% tańsza jak gdzie indziej. Słuchajcie, to jest po prostu ewenement, gdzie te same leki, te same suplementy ja kupuję od 20 do 25% taniej właśnie w tej aptece w Super Cheap. To jest po prostu rewelacja i ten tip zapamiętajcie sobie, bo będziecie zdziwieni, ile ulicę dalej, na przykład w innej aptece, kosztuje taki preparat, jakim jest chociażby Birokka. Taka multivitamina, którą spożywam za każdym razem. Pij mi Birokka, Maj? Mija, a, kapun kap. Zobaczcie, jak to wygląda. Na przykład to kosztuje, taka multivitamina z Bayera, kosztuje 190 batów tutaj, a w innej aptece 235-240 batów, czyli 50 batów drożej. Sorry, ka. Patrzcie, 190 batów, tak? Mega, nie? I ze wszystkimi innymi lekarstwami, kremami, specyfikami jest tak samo. No dobra, i teraz ostatnia kwestia, masaż. Idziemy teraz na masaż, gdzie masaże możemy też znaleźć mega tanio. Oczywiście w zależności od miejsca, gdzie jesteśmy. Powiedzmy, że masaż tajski zaczyna się w tym momencie, po pandemii, od 200 batów, no chyba... Nie wiem, czy za 150 już znajdziemy gdziekolwiek, może w Pattaya jeszcze gdzieś znajdziemy, ale 250 batów teraz, bynajmniej na Phuket, to jest taka cena standardowa, jeżeli chodzi o tajski masaż. Nawet 300 i właśnie na taki masaż teraz idziemy, ponieważ ja mam swoją taką ulubioną masażystkę, terapeutkę i nawet wolę zapłacić te 50 batów więcej, ale być pomasowanym po prostu mega. Thai masaż 250 batów, czyli jakieś 30 zł. I tak nie ma tragedii. Pamiętajcie, jeżeli chcecie masażystki, to mam taką możliwość, żeby właśnie tajki pomóc Wam sprowadzić do Polski, do Waszych salonów masażu. Nie ma problemu, mogę Wam w tym pomóc. Dobra, ja wchodzę się masować. Też na koniec Wam jeszcze chciałem powiedzieć, jeszcze chciałem Wam powiedzieć parę tipów, a mianowicie, się uśmiecha moja terapeutka, moja masażystka. A mianowicie wam chciałem powiedzieć, say sawadika. Sawadika. Sawadika, Boże, ona taka bardzo skromna. Słuchajcie, ale bardzo dobrze masuje. Zadajecie mi bardzo dużo pytań, więc tak jak widzicie, ja czasami spełniam wasze prośby i na przykład ten odcinek nagrałem specjalnie na waszą prośbę. Jeżeli chodzi o wiadomości, które do mnie piszecie, ja niestety na moim prywatnym koncie na Facebooku nie mam już miejsca, ponieważ mam 5000 znajomych i więcej mieć nie mogę, więc mam fanpage'a na Facebooku, na którym mogę mieć, nie wiem, dziesiątki tysięcy znajomych, więc tam po prostu możecie polubić czy obserwować i tam możecie do mnie spokojnie pisać. A jeszcze, no słuchajcie, jak wybieracie się do Tajlandii, weźcie proszę, skontaktujcie się ze mną, bo będę miał prośbę do Was, żebyście coś, jakieś drobiazgi przywieźli mi z apteki, jakieś suplementy, tego, czego w Tajlandii
akurat nie mamy. No dobra, no i to tyle. Trzymajcie się ciepło. Yo!